Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. To jest kontynuacja filmu z poprzedniego tygodnia. Doszliśmy do momentu pętli poznawczej, która jest charakterystyczna dla DDA, ale też w ogóle dla osób, które nie rozumieją, jak działa umysł. W tamtym odcinku tłumaczyłam, jak bardzo ważna jest umiejętność odróżniania myśli od emocji i emocji od nastrojów i myśli od nastrojów i właściwego interpretowania, z czym mamy do czynienia i jak ważna i potrzebna i dlaczego jest umiejętność właśnie podchodzenia do tych różnych składników psychiki z właściwym podejściem. Czyli na przykład uświadamianie sobie, że o ile myśli są już ludzkim, wyszukanym konstruktem, o tyle emocje biorą się z gadziego mózgu, są prymitywne, proste i nie wolno pozwolić, by wpływały na proces tworzenia myśli, a one oczywiście wpływają na ten proces, dlatego że wpływają na równowagę chemiczną w mózgu. Jeśli rozumiemy, czym są emocje, to możemy je traktować jak podpowiedź, ale jeśli nie rozumiemy, czym są, to pozwalamy, by one kształtowały nasze myśli, czyli naszą rzeczywistość. Więc jeśli nawykliśmy do złych nastrojów, wytworzyła się u nas depresja na przykład, anhedonia, jakieś lęki, to nasza rzeczywistość, czyli nasze całe konstrukty myślowe, aż w końcu osobowość, żyją w niewłaściwej interpretacji, w zakłamanej interpretacji. No i o tym był tamten poprzedni odcinek. A teraz o tym, dlaczego tak ciężko jest sobie pomóc. Otóż mój rozmówca, który służy nam za przykład tutaj, przypomnę tym, którzy nie słuchali pierwszego odcinka, choć bardzo bym go polecała, żeby jednak go wysłuchać najpierw. To jest człowiek, który wymyślił, że on się zabije, tylko najpierw ureguluje sprawy ze swoimi najbliższymi, jakieś tam finansowe, urzędowe sprawy. No i jeszcze ze mną rozmawia, tak? Porozmawia ze mną, ale on wie, że ja mu nie pomogę, nikt mu nie pomoże, bo on nie chce pomocy. Bo on już zrobił wszystko, żeby sobie pomóc i to nie zadziałało, to znaczy, że on nie potrafi. No i ja się pytam tego faceta. Czy był pan na psychoterapii? Nie, nie był. A czy dobrano panu odpowiednie leki, które by zmieniły nastrój na taki, który jest akceptowalny? Nie. Brał jakieś leki, ale nieodpowiednie. To jest człowiek, u którego jest podejrzenie HAD-u, a HAD się bardzo ciężko diagnozuje, więc to leki się bardzo ciężko dobiera, więc to trwa. No to mówię mu, przecież pan nie zrobił nic, żeby naprawdę rozwiązać swoje problemy. I on się na mnie wścieka, bo mi mówi, że przecież on nad sobą pracuje całe życie i to nie przyniosło efektów, on jest złym człowiekiem, on jest zepsutym człowiekiem, nic z niego już nie będzie. No więc ja znowu. Ale co pan konkretnie zrobił, żeby rozwiązać swoje problemy? Na co on odpowiada? Starałem się i pracowałem nad sobą. W jaki sposób pan pracował nad sobą? No starając się. Wy dobrze, ale z tego co ja widzę, to panu brak różnych podstawowych kompetencji, które się nabywa na psychoterapii. Czy na w jakimś warsztacie kompetencji interpersonalnych, czy na jakiejś terapii grupowej, tak? No, takich kompetencji do obsługi własnego mózgu. No więc nie może pan powiedzieć, że pan zrobił wszystko, bo pan jeszcze nic nie zrobił. No co on się drze? Drze się. Że on już zrobił wszystko, co mógł i ja go nie rozumiem. I nikt go nie rozumie. Dlatego on właśnie nienawidzi swoich bliskich, bo oni też mu mówią, że powinien iść na terapię. A on wie, że terapia mu nie pomoże, bo on już spróbował wszystkiego, co mógł. Więc mówię, ale psychoterapii pan nie spróbował.
Więc może najpierw by Pan w ogóle zaczął tak naprawdę rozwiązywać swoje problemy, a potem ewentualnie się Pan zastanawiał, czy faktycznie jest Pan tak zepsuty, że psychoterapia nie zadziała. A on znowu: ja się całe życie starałem i nic nie zadziałało. Mówię: dobrze, Pan się starał w ramach własnej głowy, ale z błędów poznawczych nie wyprowadzimy się sami. Dlaczego? Dlatego, że błędy poznawcze powstały w wyniku naszego odczuwania i myślenia. Nabyliśmy takiego nawyku myślenia i czucia w ten sposób i sami się nie wybijemy z tego koła. Dlaczego? Dlatego, że mamy ukształtowaną nawykowo perspektywę patrzenia na sprawy, interpretowania rzeczy, które nas spotykają, interpretowania tego, co czujemy. I ktoś nam musi zabić poważnego ćwieka, żeby to się zmieniło. Sami sobie nie zabijamy tego ćwieka, dlatego że myślimy tą metodą, którą myśleliśmy dotąd i ona nas doprowadziła do tego miejsca. No i podaję mu przykład. Proszę Pana, to jest taka sytuacja, że Pan ma tak jakby zepsuty ząb. I Pan nawet poszedł do dentysty, czyli do mnie. I tak, gryzie Pan, pluje, kopie, bije mnie. Potem ucieka, chowa się za toaletą, chowa się za ludźmi, szarpie ludzi, żeby się nimi osłonić. Krzyczy Pan, że jest Panu robiona krzywda. Dentysta nie ma szans naprawić Panu tego zęba. Dopiero kiedy Pan uzna, że jest Pan bezsilny wobec swojego problemu, a myśli o samobójstwie są tym momentem, dopiero wtedy będzie Pan mógł usiąść na tym fotelu dentystycznym spokojnie, otworzyć usta po to, żeby dentysta mógł tam grzebać. Będzie Pan trzymał łapy przy sobie, nie bił tego dentysty. I on wtedy dopiero będzie mógł Panu powiedzieć: tu jest stan zapalny. I Pański organizm jest niezwykle nawykły do tego, żeby żyć z tym stanem zapalnym w tym zębie. To znaczy, tam jest próchnica, tam są też leukocyty, które tworzą ropę, tak, zabijając bakterie próchniczne. I Pański organizm wszedł w stan, w którym ten zepsuty ząb jest częścią układu. I on się psuje, organizm z tym minimalnie walczy, ogólnie daje radę. Destrukcja postępuje. Niedługo zostaną zniszczone nerwy i nawet przestanie Pan czuć, że coś jest nie tak. Ale ta próchnica, ta gangrena, to zapalenie będzie szło dalej. I Pan mnie w tym momencie próbuje przekonać do tego, że Pan zrobił już wszystko, co mógł, żeby tego zęba wyleczyć. To znaczy, Pan dużo nad tym myślał. Pan się bardzo starał, żeby tego zęba sobie wyleczyć. Starał się Pan siłą woli go wyleczyć. Ale nie poszedł Pan do dentysty i nie usiadł Pan na fotelu i bezradnie, bez obrony, bez atakowania w ramach obrony, nie usiadł Pan i nie pozwolił tego zęba sobie naprawić. Więc nie zrobił Pan nic. I tak samo jest z psychiką. Dopóki Pan próbował sobie sam pomóc, dopóty Pan tylko uruchamiał większe procesy zapalne w swoim ciele. To, co się z Panem dzieje, czyli bardzo głęboka depresja i bardzo głębokie DDA,
To jest coś, do czego pan się przyzwyczaił i pan w tym funkcjonuje, ale pan się postarał jedynie, żeby jako tako z tym funkcjonować, a nie żeby to wyleczyć. I rozumiem, że jeśli nigdy nie pomógł pan sobie w ten sposób poprzez specjalistów, to pan sobie nie wyobraża, jakby to się miało odbyć. Pan posługuje się znaną już sobie metodą starania się. Starania się, żeby trzymać się w kupie. I keep my head together. I tak, i pan sobie świetnie radzi. Pan sobie świetnie radzi z funkcjonowaniem w nieustającym kryzysie i rozpaczy. I tyle pan może zrobić sam. Ale pan potrzebuje specjalisty, czarodzieja, który panu włoży w to koło jakąś blokadę i jakiś trybik się rozwali w tym kole i to koło przestanie tak dobrze działać. Bo pan sobie stworzył samonakręcający się właśnie mechanizm, w którym trybiki na tym wielkim kole składają się z błędów poznawczych. A jeśli błędy poznawcze są skomplikowane i bardzo urastają, to powstają skrypty DDA. I ten skrypt, o którym teraz rozmawiamy, potocznie jest nazywany Zosia Samosia. Poradzę sobie sam. Muszę się starać bardziej. Zosia Samosia jest skryptem DDA, który ci mówi, że wyleczyć musisz się sam. Nie, że naprawić musisz się sam. I że musisz być silniejszy, twardszy i mocniejszy, bo jeśli dotąd się nie wyleczyłeś, to za mało się starałeś. Jakie to jest znane z naszych dysfunkcyjnych domów, że za mało się staraliśmy. Tak, dawaliśmy całe serce, w coś wkładaliśmy ogromny wysiłek, a rodzice mieli gorszy dzień i tak beztrosko i bezrefleksyjnie rzucali zarzut, że za mało się staraliśmy. I zimna, wiecznie niezadowolona, odrzucająco nadkontrolująca matka mojego rozmówcy zdecydowanie wielokrotnie użyła zarzutu, że on się za mało starał. A ten bijący, tłukący go ojczym, to już w ogóle używał tego zarzutu ciągle. I co ten chłopiec, dzisiaj już mężczyzna, sobie myślał? No, on sobie myślał, że musi wysilać się bardziej, starać się bardziej, a równocześnie bardziej się skryć przed tymi jego bliskimi, w cudzysłowie, dorosłymi. Czyli mniej chcieć dla siebie i jeszcze więcej dawać innym. Ale człowiek, który chce mało dla siebie, nie przyjmie miłości. Nie umie w ogóle przyjmować, umie tylko dawać. No i któregoś dnia jest już tak wyczerpany, bo on widzi, że to nie przynosi efektu. On daje, 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 a to nie przynosi efektu. Ktoś cały czas narzeka. I on nawykł do tego, żeby interpretować to narzekanie tak jak nawykł, czyli no tak, jak to sprawili jego opiekunowie. Czyli jeśli ktoś narzeka, to dlatego, że jemu się nie da dogodzić. Najpierw było, powinienem się bardziej starać. Więc się starałem. Sam w sobie. Dawałem. Równocześnie byłem emocjonalnie niedostępny, no bo przecież przed bliskimi ludźmi trzeba się zamknąć, bo oni mogą nas zranić.
Jeśli ktoś bliski powiedział, że zachowujemy się w nieodpowiedni sposób, to trzeba się odsunąć od tego człowieka, żeby go nie denerwować, nie? No i w końcu mamy takiego białorycerza. Ten człowiek, w ogóle z którym rozmawiałam, użył wręcz określenia, że on chciałby być cichym bohaterem cudzych żyć, swoich bliskich. Czyli nie być ze swoimi bliskimi, tylko dla nich zarabiać. Nie być ze swoją rodziną, tą, którą założył, tak? Tylko dla nich zarabiać i niech oni niczego od niego nie chcą, bo on tylko unieszczęśliwia ludzi. A zrobił już wszystko, co mógł. Czyli starał się nie unieszczęśliwiać. I on nie jest nauczony odróżniać jeszcze jednej rzeczy. Zachowania od człowieka. I kiedy on mi pokazuje, co napisała jego partnerka, tak? Czyli, że po prostu ma zachowania, które ją ranią. I te zachowania trzeba zmienić. To on mi to pokazuje i równocześnie mi pisze, mówi, rozmawiamy w ten sposób, że ona jest przez niego nieszczęśliwa, zawsze była i ona mu mówi, że jest najgorszym, co ją w życiu spotkało, że on jest najgorszym, co ją w życiu spotkało. I ja widzę, co ona napisała i ona nie mówi, że jest najgorszym, co ją w życiu spotkało, tylko że on musi zmienić niektóre swoje zachowania. Ale on nie jest nauczony, tak jak nie jest nauczony odróżniać emocji od nastrojów i od myśli, tak nie jest nauczony rozgraniczać zachowania od człowieka. To znaczy, człowiek wybiera swoje zachowania. Człowiek nie jest swoimi zachowaniami, chyba że doprowadził już do tego, że jego osobowość rządzi się zasadami tych właśnie zachowań. To znaczy, że on nie ma innych zalet. To znaczy, że on zawsze działa dysfunkcyjnie. To są zaburzenia osobowości. I oczywiście przy zaburzeniach osobowości faktycznie możemy powiedzieć, że człowiek jest swoim zachowaniem. Ale w każdym innym przypadku zachowania człowieka są wynikiem wielu, wielu czynników. I wybieramy swoje zachowania, jeśli umiemy to robić. Ale jeśli doprowadzamy do tego, że mamy skrajnie zły nastrój, skrajnie złe emocje przy normalnych rzeczach, bo interpretujemy świat tak, jakby dom rodzinny był matrycą tego świata, a nie jest. Twój dom rodzinny jest matrycą tego, jak ty interpretujesz świat, jeśli nie poszedłeś na terapię i tego nie zmieniłeś. Natomiast no na pewno nie jest rzetelną informacją o świecie. Jeśli tego z kolei nie zrozumiesz, właśnie to masz przenosił te interpretacje, do których nawykłeś w domu. I to jest takie błędne koło, z którego się nie da wyjść samemu. Żeby zrobić sobie terapię, musisz się poddać, tak jak musisz się poddać u dentysty. Jeśli jesteś Zosią samą sią i będziesz chciał siłą woli naprawić swój umysł, no to nie dopuścisz terapeutę. Nawet jak do niego pójdziesz, to będziesz się z nim wykłócał. Tak jak mój rozmówca w zasadzie wykłócał się ze mną. Nie wiem, co on mi chciał udowodnić. Znaczy, on twierdził, że chce mi udowodnić, że on chce już tylko zapewnić swojej rodzinie byt i się zabić. No ale ja wiem przecież, że człowiek, który chce to zrobić, nie informuje o tym, nie rozmawia o tym, tylko po prostu to zrobi. A jeśli informuje, to znaczy, że on dalej szuka jakiegoś rozwiązania.
Ale rozwiązaniem nie może być to, że on przekona mnie do tego, że z niego już nic nie będzie i jego myśli są całkowicie racjonalne. Myśli o zabiciu się nie są racjonalne. Są skrajnie chore. On też do mnie krzyczał, to co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Mówię, proszę pana, iść na terapię. Iść na psychoterapię. Na grupę DDA i psychoterapię. Po kolejne leki do psychiatry, bo naprawdę widzę, że jest niedobrze. A nie kłócić się ze mną o to, żebym ja panu uwierzyła, że pan tak na poważnie. I on zaczyna krzyczeć, że nikt go nie traktuje poważnie, właśnie dlatego nienawidzi tych swoich bliskich, bo oni go nie traktują poważnie. No co ja mu odpowiadam? No nie można tego traktować poważnie, proszę pana, bo to, co teraz pan mi prezentuje, co pan zaprezentował swoim bliskim, to są oznaki kliniczne. Człowieka, który mówi tak jak pan, zabiera pogotowie do szpitala psychiatrycznego i nie można tego traktować poważnie. A jeśli pan mówi coś takiego swojej żonie, to jest to okrutne, egocentryczne i chore. Dlatego dobrze, że ona nie traktuje tego poważnie, bo by ją to zniszczyło. No ale przechodzimy już do kolejnego tematu, do kolejnego wątku. Więc o Zosi Samosi tyle. Podsumowując, Zosia Samosia to jest skrypt DDA, który nam mówi, że musimy się sami ogarnąć ze swoją psychiką. Mówi nam tak dlatego, że ukształtowali to dysfunkcyjni opiekunowie, którzy nie chcieli, żebyś ty miał wsparcie. Którzy nie chcieli, żebyś ty poszedł do psychologa szkolnego, bo ten psycholog mógłby powiedzieć, że z rodzicami jest coś nie tak. Żebyś ty się nie poskarżył nauczycielom, bo mogliby zawiadomić MOPS, że jesteś bity. To oni, żeby chronić swoje zbrodnie na tobie, tłumaczyli ci, że musisz się bardziej starać, że jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, że umiesz liczyć, licz na siebie. I że nic do tego nikomu, co się dzieje w domu. To nie jest tak, że świat tak działa. Oni ci to mówili dlatego, żeby nikt się nie wtrącił, bo musieliby ponieść konsekwencje tego, jak się zachowują. A przecież wiedzieli, że się zachowują karygodnie. Oczywiście, że wiedzieli. Zawsze wiemy, gdy czynimy zło, bo poczucie moralności jest wrodzone, ponadkulturowe. A mamy to w filmie Fundacji wyjaśnione i z podanymi badaniami w filmie Rozwój moralny dziecka, czyli co mogło pójść nie tak, jeśli jesteś DDA. No i właśnie na przykład, no tak, moralność jest wrodzona, tam to jest wykazane w oparciu o badania. Więc twoi opiekunowie wiedzieli, że postępują źle. Gdzieś tam podskórnie, nawet jeśli do świadomości tego nie dopuszczali, to podskórnie to wiedzieli. I świadomie lub nieświadomie robili wszystko, byś nie uzyskał nigdzie pomocy. Dlatego ukształtowałeś Zosię Samosia, bo nie miałeś wsparcia od nich i zrobiono wszystko, byś nie miał pomysłu korzystania ze wsparcia gdzie indziej. Jeśli nie porzucisz swoich skryptów,
po to, żeby usiąść na tym fotelu dentystycznym, otworzyć usta, trzymać ręce przy sobie i narazić się na ból, jeśli tego nie zrobisz, to zawsze będziesz wierzył w to, że Zosia Samosia jest racjonalnym skryptem. I tych skryptów jest mnóstwo. I z każdym trzeba postąpić tak samo. Trzeba zaryzykować, bo to jest emocjonalne ryzyko. Tak to odczuwamy. Trzeba zaryzykować porzucenie swojego dotychczasowego sposobu myślenia na rzecz nieznanego. Nie będziesz wiedział, co się stanie, jeśli się pozbędziesz tego czegoś. Bo to coś działało. Ale działało w ten sposób, że utrzymywało homeostazę organizmu z tym zepsutym zębem. Z tym postępującym psuciem się zęba. To nie jest leczenie. To nie jest leczenie. To są mechanizmy obronne. Tak jak organizm wydatkuje energię, zasoby na wysyłanie białych krwinek tam, gdzie jest stan zapalny i on cały czas po prostu chroni twój organizm przed tym stanem tak jak może, tak postępowanie według skryptów, których nabyłeś w domu, jest tylko utrzymywaniem w kupie tego małego dziecka, którym już dawno nie jesteś. A boisz się tak bardzo dopuścić do siebie w ogóle to, że ty możesz nie mieć racji w kultywowaniu tego skryptu, że ty postępujesz w ogóle według jakiegoś skryptu, ty boisz się dopuścić to dlatego, że ty nie masz nic w zamian. I będąc bardzo ciężko doświadczonym człowiekiem, bitym przez ojczyma, poniżanym, przysuwanym, odsuwanym przez zaborczą matkę Ruszpunki, ty, nawet jeśli bardzo chcesz, to tak naprawdę nie wierzysz w to, że ktoś cię potraktuje bezpiecznie. Że ktoś cię potraktuje inaczej. Więc stoisz w sytuacji, w której myślisz sobie, mam zrezygnować z jedynego mechanizmu obronnego, który mi działał i zaufać kolejnym osobom? Przecież to brzmi jak naprawdę ogromne ryzyko. To brzmi tak, jak no, wielu z Was wie, jakie miałam doświadczenia w Stępinie, tak? Z sąsiadem bardzo niebezpiecznym, niezrównoważonym. I to jest coś takiego, jakby mi ktoś powiedział, słuchaj, musisz wyrzucić gaz pieprzowy i wpuścić sąsiada do domu. No i ja sobie myślę, no nienormalny człowiek. Przecież wiadomo, jak to się skończy. A właśnie, że nie wiadomo, bo niekoniecznie chodzi o tego sąsiada, który nękał, tylko już o innego. Nie wszyscy sąsiedzi są tacy sami. I tak samo nie wszyscy twoi bliscy, czy w ogóle nie wszyscy ludzie, którzy się mogą pojawić w twoim życiu, są tacy sami, jak twoi opiekunowie z dzieciństwa. Więc nie musisz używać tych metod obronnych, które stosowałeś do nich. Ale jeśli ty używasz wobec ludzi pozytywnie do ciebie nastawionych tych właśnie mechanizmów obronnych, to ty się zachowujesz w sposób, który się nazywa najlepszą obroną jest atak. I ty się w ogóle nie masz przed czym bronić, a już atakujesz. I Zosia Samosia jest tak naprawdę bierno-agresywnym atakiem i wyrzutem. Dlatego, że zosiując, samosiując, mówisz swoim bliskim, że ich nie potrzebujesz,
Mówisz swoim bliskim, że nie dopuścisz ich blisko. Nie zmieniasz się na lepsze, tylko kultywujesz stare, dysfunkcyjne metody, które stosowałeś wobec swoich opiekunów, żeby przetrwać. Więc komunikujesz w ten sposób tej bliskiej osobie, że jest ona dla ciebie kimś, kto oczywiście chce dla ciebie źle. A kto chce twojego bólu, kto nie dba o twoje uczucia, kto nie dba o twoje bezpieczeństwo, kto cię nie widzi, nie rozumie. I możesz mieć przy sobie najbardziej kochającą, mądrą, cierpliwą osobę. A i tak dojdziesz do tego, że będziesz ją nienawidził. Bo przeniesiesz ten obraz, do którego nawykłaś, na nią. I każde jej staranie o bliskość będziesz interpretował jako nadkontrolę, bo taka była matka. Każdą informację o tym, że sprawiasz jej ból, będziesz interpretował jako przywalenie się do ciebie o to, że jesteś niegrzeczny. To jest traktowanie swojej bliskiej osoby jak wroga. I ty nawet możesz tego nie wiedzieć. Możesz tego nie wiedzieć, bo ty takich wrogów, a przecież traktujesz inaczej. Ty w ten sposób traktujesz bliskich. Wrogów może nawet w ogóle nie masz. Albo idziesz z nimi na otwartą wojnę. A Zosia Samosia jest dla normalnych twoich relacji. Dla twoich bliskich. Ty Zosią Samosią dajesz od siebie jak najwięcej swoim bliskim. Ty zdejmujesz z nich problemy. A ty ich nie martwisz. Ty się dla nich starasz, jak najwięcej im dajesz. Tylko, że to jest komunikat. Zosia Samosia, ja wszystko sam. Czyli ja bez ciebie. Jest taka jedna Zosia. Nazwano ją Zosia Samosia. Bo wszystko sama, sama, sama. Ważna mi dama. Wszystko sama lepiej wie, wszystko sama robić chce. Dla niej szkoła, książka, mama nic nie znaczą. Wszystko sama. Zjadła wszystkie rozumy, więc co jej porozumie? Uczyć się nie chce, bo po co, gdy sama wszystko umie? A jak zapytać Zosi, ile jest 2 i 2? 8. A kto był Kopernik? Król. A co nam daje Śląsk? Sól. A gdzie leży Kraków? Nad Wartą. A uczyć się warto? Nie warto. Bo ja sama wszystko wiem i śniadanie sama zjem, i samochód sama zrobię, i ze wszystkim poradzę sobie. Kto byś tam uczył, pytał, dowiadywał się i czytał? Kto by sobie głowę łamał, kiedy mogę sama, sama? Toś ty taka mądra dama? A kto głupi jest? Ja sama. Nie ma kozaka nad Tubima. Zosia Samosia łamie serce swojej matce, bo nie wchodzi z nią w dialog. Zosia Samosia niszczy swoją edukację, bo ona sama się wszystkiego nauczy, wszystko sama wie. Zosia Samosia nie pójdzie do psychoterapeuty, bo ona się sama ogarnie. Zosia Samosia nie stworzy związku, bo ona sama, sama, sama. W trzeciej części tego filmu omówię dalszą część rozmów z moim rozmówcą. Tym razem będzie o tym, że jest on już wycieńczony staraniem się.